1-0. Gramy. Ten dzisiejszy wyjazd przez nas organizowany przy pomocy państwa właśnie nie polega tylko na spędzaniu czasu na meczu. Przyjechaliśmy kilka godzin wcześniej, żeby też pospacerować po najważniejszych miejscach naszej stolicy. Wiadomo, że nie da się tego wszystkiego obejść w kilka godzin, ale takie podstawowe rzeczy, które myślę, że każdy młody patriota powinien znać, staraliśmy się dzisiaj, mówiąc w cudzysłowie, zaliczyć. No ja myślę, że wspólną integracją, która odbywa się między innymi na stadionie, wspólnym przyjazdem, wspólną możliwością oglądania naszych reprezentantów, no to skupiamy się jako wszyscy, jako jedność narodowa i to jest, myślę, że szczytny cel, kibicowanie naszym reprezentantom. Ja myślę, że patriotyzm szeroko pojęty, kibicowanie reprezentacji Polski tutaj wspólnie z tak młodymi ludźmi, którzy myślę pierwszy raz będą na tak dużym wydarzeniu, pierwszy raz zobaczą reprezentację Polski, to na przyszłość zaprocentuje taką dla nich pozytywną energią, zaprocentuje tym, że będą pamiętać reprezentację, będą pamiętać te chwile, będą pamiętać barwy biało-czerwone, będą kibicować Polsce. Przyjechaliśmy z Katowic, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Chłopaki już są cali w emocjach, szykuje się super zabawa. No, dzieci były szczęśliwe od samego momentu, jak się dowiedziały, że pojadą tutaj na ten mecz. No, czekały na ten moment bardzo długo, więc dla nich to jest przede wszystkim frajda, że mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu, bo niektóre z nich w ogóle nie były na takim meczu, na meczu reprezentacji Polski. To jest super sprawa.